Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym vlogu. Ja zaraz zbieram się na zakupy, nic odkrywczego, zawsze Wam pokazuję zakupy spożywcze, ale wiem, że Wy lubicie, ja też bardzo lubię je oglądać, bo zawsze gdzieś tam mamy fajną taką podpowiedź, kto co, wiecie, wrzuca do koszyka, a może są rzeczy, o których w ogóle nie wiedzieliśmy, więc warto inspirować się. Za mną, jak widzicie, oczywiście dynie, jeszcze dekoracje jesienne u mnie w mieszkaniu są i powiem Wam, że fajnie, bo jak sobie porozstawiałam te różne rzeczy razem z lampkami, to jak przychodzę, jak sobie je wieczorem odpalam, to jest mi naprawdę, naprawdę przyjemniej. I tak, moi kochani, co jeszcze dzisiaj będziemy robić? Nie mam pojęcia, nie wiem, co Wam dzisiaj jeszcze pokażę, być może czymś się ja sama zainspiruję na zakupach i być może coś fajnego dla Was wymyślę, coś pokombinuję. Zobaczymy. Muszę też jedną paczkę odebrać, bo pan listonosz zostawił mi awizo, więc pokażę Wam, co tam do mnie przyszło. Przyszło coś z AliExpress, więc nie mogę się już doczekać, bo zamówiłam sobie dwie fajne rzeczy, więc zobaczymy, czy one przyszły w jednej paczce, czy będę musiała czekać jeszcze na kolejną. I to tyle, moi drodzy. Tak więc ja, kochani, Was zapraszam do oglądania. Zasiadajcie wygodnie, zabierajcie sobie coś dobrego do picia, do jedzenia, na co tylko macie ochotę. A my co? Zaczynamy! No to mamy zakupy. Tutaj mam krewetki przepyszne. To są krewetki, które ja bardzo preferuję i polecam każdemu. Kupujcie te właśnie niegotowane, tylko takie surowe, czyli takie szare. I powiem Wam, że oczywiście czerwone krewetki są również dobre, w zależności od tego, z jakiego regionu je mamy. Tutaj mamy akurat, one są wyhodowane w Bangladeszu, ale są przecudowne. I teraz tak, wiem, że Arletka też ostatnio takie kupiła, bo jej polecałam. Mam, kochanie, nadzieję, że bardzo Wam smakowały, aczkolwiek widziałam Ciebie w relacji na Instagramie, że je robiłaś i pokazywałaś i wierzę, że były przepyszne i robiłaś według moich wskazówek. Jakby co, oczywiście nadal służę radą, więc polecam się. Tutaj wzięłam sobie, wiecie co, jeszcze takie małe krewetki. One były chyba za 15 zł, bo moi drodzy, przymierzam się do zrobienia takiego curry po indyjsku. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie, ale oprócz właśnie krewetek tych małych, dorzucę jeszcze po prostu mirunę pieczoną. Tak chcę zrobić taki, wiecie, taki miks. Więc kochani, piszcie mi na dole w komentarzu, czy chcecie taki przepis, więc jeżeli tak, to jak najbardziej ja przygotuję w tej mojej serii Kuchnia Wrze taki przepis osobny na curry, bo tam jest dużo tak naprawdę słodkich rzeczy, natomiast mało takich wytrawnych Wam tam wrzucam, więc myślę, że to też będzie fajny przepis, żebyście mogli sobie od czasu do czasu tam wejść, a nie szukać gdzieś po vlogach takiego przepisu, no bo to jest jednak troszeczkę uciążliwe. Ale dobrze. Koniec historii o krewetkach. Dodatkowo wzięłam śmietankę 18%, mozzarellę tartą, dwie cebule, mozzarellę zwykłą taką i wiecie co, ten ser Wam polecam. Jeżeli lubicie pleśniowe sery, jeżeli lubicie takie sery śmierdziuchy, ale takie naprawdę z fajnym składem, nie przesolone za bardzo, to jak najbardziej Castello Dana Blu, rewelacja. Rzadko go mogę dostać, nie wiem dlaczego, a jest po prostu przepyszny. Polecam naprawdę. I teraz tutaj mamy jeszcze ryż do risotto. Ja zazwyczaj, wiecie co, używam tego arborion, ale tutaj mam jakiś karbor. Nie wiem, co to jest za gatunek. Tego jeszcze nie miałam. On jest z Bułgarii. Kto wie, może rzeczywiście on będzie lepszy od arborio. Arborio jest chyba najbardziej popularnym gatunkiem, jeżeli chodzi o risotto. Wiem, że jak kiedyś pokazywałam Wam, że robię risotto i uwielbiam i tak dalej, niektóre osoby mi pisały, że nie lubią ryżu, niektóre osoby mi pisały, że w ogóle nie przepadają za risotto. No słuchajcie, kwestia gustu. Także każdy ma możliwość wyboru i powiem Wam szczerze, że ja, jeżeli miałabym wybrać makaron czy risotto,
chętniej bym sięgnęła właśnie po risotto. No ale dobrze, kochani, to są wszystkie moje zakupy. Te rzeczy szybko wkładam do zamrażarki, żeby mi się nie rozmroziły. No a resztę ląduję do lodówki bądź też do szafy. Przyszły do mnie sztućce, które sobie jakiś czas temu zamówiłam na AliExpress i są przepiękne. Zobaczcie, 24 sztuki mi przyszły, po 6 sztuk z każdego elementu i one mają przepiękne tutaj białe takie zakończenie. Są cieniutkie, nie wiem czy... O, widzicie? Takie są cieniutkie, przepiękne. Przede wszystkim są też lekkie, co też dla mnie było ważne. No i ten kształt tych sztućców, naprawdę piękny. Będę się bała je, wiecie co, myć w zmywarce, bo bałabym się, że może mi ta biel zejść albo ten złoty kolor, pozłacany kolor, ale wiecie co, no nie ma problemu. Jak się od czasu do czasu umyję ręcznie sztućce, to się też nam nic nie stanie. I one, jak możecie zobaczyć, przychodzą. Każda sztuka jest zapakowana osobno, więc tutaj Wam się nic podczas transportu złego z tym wszystkim, z tymi sztućcami nie dzieje. Także jak będziecie chcieli, to Wam oczywiście te sztućce podlinkuję. Nie miałam żadnego pomysłu dzisiaj na obiad, ale pomyślałam sobie, że skoro mam ryż do risotta, to pokroję tak troszkę grubiej cebulkę. Tutaj doprawiłam tymiankiem, płatkami chili i dałam też odrobinkę soli. Wszystko na maśle klarowanym. I teraz do tego na pewno będę dodawała pomidory krojone. I tutaj mam taki serek, o, tak Wam pokażę, Twój smak naturalny. Wszystko później obsypię dziugasem. Może znajdę jeszcze śmietankę 18, to do tego dodam. Póki co tutaj delikatnie mi się robi risotto, ale Wam pokazuję. Nie dodaję białego wina, robię na samej wodzie, tak po to, żeby troszkę odciążyć te potrawy. Ja wiem, że pewnie smaczne, bardziej smaczne byłoby z białym winem, ale po prostu po pierwsze nie mam, nie kupiłam niestety, a po drugie ostatnio, jeżeli już kupuję, to jak zauważyliście, kupuję wina czerwone. Jednak stwierdzam, że taki zwykły maślano-kremowy, serowy smak, jeżeli chodzi o risotto, to będzie to, czego tak naprawdę mi ostatnio trzeba. No i do tego myślę, że jakiś kieliszek czerwonego wina. I powiem Wam szczerze, że z takich resztek, powiedzmy resztek, z takiego niby nic, ale wyjdzie naprawdę przepiękne danie. Oczywiście jak już danie będzie gotowe, to na pewno Wam pokażę, a tymczasem czekam, aż ryż wypije całą wodę. No i oczywiście biorę się dalej za gotowanie. I tak wygląda gotowe danie. No jak możecie zobaczyć, coś z niczego powstało, pachnie obłędnie. I tutaj też, tak jak Wam mówiłam, dałam całą puszkę pomidorów, zrezygnowałam już ze śmietanki. I tylko ten jeden serek wystarczył. Także zobaczcie, kremowa, cudowna konsystencja, zapach obłędny. Tu akurat w tym przypadku musicie porządnie dosolić, dopieprzyć, no i tak doprawić rzeczywiście solidnie, żeby rzeczywiście to danie miało cudowny smak. No dobrze, kochani, to co? Ja życzę Wam smacznego, a ja zabieram się za swój przepyszny obiad. No witajcie, kochani. Przyszłam sobie do Was tak na chwilkę. Przycupnęłam. Wzięłam sobie moją herbatę, którą zaraz będę piła. Jest jeszcze gorąca, więc muszę zaczekać, aż mi troszkę przestygnie. I tak, moi drodzy, wróciłam z pracy. Wczoraj miałam się do Was odezwać, ale jakoś nie dałam rady. Wybaczcie.
ale wy wiecie, że te moje filmy, te vlogi są skrawkiem kilku momentów mojego życia, że to nie jest jednego dnia, więc ja chyba już was do tego przyzwyczaiłam. Zresztą ja nie mam, słuchajcie, ja naprawdę nie mam z tym problemu, więc staram się rzeczywiście tak montować te filmy, żebyście tego za bardzo nie odczuli. Ale dobrze, dość o tym. Chciałam wam powiedzieć o jednej rzeczy. Ostatnio, jak byłam na wyjeździe w Olsztynie, powiem wam, że jakiś czas temu wróciłam, a mam wrażenie, jakbym była pół roku temu. Uwierzcie mi, tak ten czas szybko mi ucieka. Zobaczcie, mamy listopad, a jeszcze niedawno było przepiękne lato i... ach, szkoda słów. Dobrze, o czym chciałam wam powiedzieć. Na wyjazd wzięłam sobie taki rozświetlacz. On jest marki... to jest marka chyba Collection 2000. Tak mi się wydaje. Shimmer and Shade. Ja mam Just Peach. Powiem wam, że ja w tym rozświetlaczu, moi drodzy, ja się zakochałam. Nie wiem, czy wy tu widzicie, ale o, tu pewnie widzicie. To jest po prostu przepiękna, przepiękna, ależ to naprawdę przepiękna tafla szkła. Ja ostatnio naprawdę dość namiętnie tego produktu sobie używam. I powiem wam, że zawsze w pracy, jak na przykład mamy spotkanie z jakąś klientką, zawsze ona mnie pyta, co mam za rozświetlacz na sobie, że on po prostu pięknie pracuje ze skórą i przede wszystkim nie wygląda sztucznie, a wygląda pięknie i podkreśla akurat te partie. Ja czasem jeszcze daję tutaj w kącikach oczu. No jest po prostu magia. Nie wiem, czy ja jeszcze go gdzieś znajdę. Jeżeli go znajdę, to postaram się go na dole wam podlinkować. I jestem zadowolona z tego produktu, aczkolwiek na początku, jak zaczęłam go używać, troszkę mi tam nie tak pachniał, ale stwierdziłam, trudno, użyję, najwyżej mi zrobi jakąś krzywdę. Nie zrobił, pięknie się utrzymuje, zresztą jak widzicie, pracuje przepięknie z każdym podkładem. I co jeszcze chciałam wam, kochani, powiedzieć? Te sztućce, które wam pokazywałam z AliExpress, moim zdaniem to jest coś pięknego. Będę chciała je sobie użyć w tym roku na Wigilię, więc zobaczymy, jak one będą się prezentowały. Liczę na to, trzymajcie kciuki, ponieważ mam w planach, o tym wam też kilkukrotnie chyba mówiłam, że będę sprzedawała ten mój czarny stół z krzesłami. Niestety krzesła nie zdały w ogóle jakiejkolwiek, nie zdały w ogóle egzaminu, są bezfunkcyjne, strasznym materiałem były obite te krzesła, więc one musiały być wymieniane co rok. No ale nic, dobrze, w każdym razie trzymajcie, kochani, kciuki, aby się to wszystko, ta cała transakcja udała. A tymczasem, moi drodzy, ja zabieram swoją herbatę. I ostatnio nagrałam wam film otulona zapachem jesień 2021 i polecałam wam tam jedną z moich takich ukochanych świec. Tutaj zobaczcie, jakie jest wypalenie. Dream Summer Night. To jest po prostu magia. To jest magia. To jest kwintesencja. Wiecie co, to nawet bym nie powiedziałam chyba w tym filmie, ale tutaj czuję też takie nuty czekolado... waniliowe. O wanilii chyba mówiłam, ale tutaj naprawdę nuty czekoladowe, więc kochani, ona jest przesłodka, ale jest takim troszkę też pazurem, więc jeżeli macie ochotę, to jak najbardziej. Dream Summer Nights to jest świeca, moim zdaniem, akurat na tę porę roku. I tyle, moi drodzy. A, jeszcze w kwestii, bo wiem, że ktoś tam do mnie pisał na Instagramie odnośnie wyników ankiety. Zaglądajcie sobie, kochani, na mój kanał na YouTube. Tam wszystko widzicie. Możecie jeszcze zostawić swoje głosy. I powiem wam, że jestem... może inaczej, nie jestem w szoku. To było do przewidzenia, że w większości będą tutaj, że tak powiem, hole zakupowe grały, wiodły prym i grały pierwsze skrzypce i tak po prostu jest.
Wiecie, ja zawsze tak się dziwię, bo ja wiem, że wiele osób mówi o minimalizmie, o tym, żeby nie kupować, żeby kupować z drugiej ręki, żeby dawać życie nowym ubraniom, nowym rzeczom i tak dalej, żeby nie wyrzucać, żeby naprawiać i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli to przełożyć na chociażby właśnie na tę ankietę, to widzimy, że wszyscy po prostu chcą zakupów. Wszyscy chcą je oglądać, wszyscy lubią je oglądać, wszyscy lubią się nimi inspirować. Tak po prostu jest. Nie ma się, kochani, co na to złościć ani obrażać. Taka jest natura ludzka. Jesteśmy ciekawscy, jesteśmy ciekawi. Lubimy podglądać, lubimy żyć nowinkami, lubimy wiedzieć, co w trawie piszczy. Ale to też nie oznacza, że to jest złe. To, że ktoś kupuje, bo ma taką ochotę, bo ma taką możliwość, bo tak po prostu chce, musimy też dać tym ludziom, także i mnie, możliwość kupowania tych rzeczy. I tutaj nie ma też co przekreślać ludzi, którzy w internecie pokazują tylko i wyłącznie zakupy. Owszem, tutaj można by, wiecie, no... Ja jako twórca mogłabym powiedzieć, no dobra, ja gdzieś tam się staram się jakby przekazać też jakąś wiedzę, może pokazać Wam, bądź też omówić rzeczy, które są dla mnie istotne, być może zainspirować Was moją pasją, jaką są perfumy i świece. Wiem, że też tutaj niektórzy bardzo, bardzo chętnie oglądają moją serię Kuchnia Wrze, ale wiem, że niektórzy nie oglądają tych filmów i to nie są filmy, które się bardzo klikają i oglądają. Natomiast w porównaniu do filmów zakupowych, nie wiem, takich holi, bądź też filmów, gdzie ktoś chodzi po sklepie i robi przegląd półek, tam są milionowe wyświetlenia. I czy ja mam się na to złościć, czy ja mam się na to gniewać? Nie, absolutnie. Wiem, że internet jest dla wszystkich i każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Każdy niech szuka takie treści, które go interesują. Ja robię swoje, tworzę swoje. Wiem, że są zwolennicy tych moich serii. Wiem, że są zwolennicy tylko i wyłącznie moich vlogów. I super! Ja zawsze mówię, kochani, mój kanał jest czym chata bogata. Każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. Potrzebujesz vloga? Masz vlogi. Potrzebujesz dowiedzieć się czegoś na temat świec? Bardzo proszę, masz tą możliwość. Chcesz się nauczyć gotować? Chcesz zacząć, nie wiem, może urozmaicać swoje dania? Proszę bardzo, Kuchnia Wrze. Wszyscy tak naprawdę, kochani, znajdziecie na moim kanale takie treści, jakie Was interesują. I to samo tyczy się innych kanałów. Znajdziecie tam naprawdę mnóstwo ciekawych inspiracji, ciekawych informacji, więc tutaj absolutnie powiem Wam szczerze, ja zrobiłam tę ankietę głównie pod siebie, głównie pod swój kanał. I pod tą ankietą też zostawiliście przepiękne komentarze. Ja naprawdę bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję za te słowa, bo one dla mnie dużo znaczą. Wiem, że się tam pojawiły osóbki, które do tej pory nigdy nie komentowały, a wiem, że oglądają moje filmy, bo też o tym mnie zapewniacie za każdym razem i zapewniliście mi właśnie też swoimi komentarzami pod tymi ankietami i powiem Wam, że po prostu serce rośnie. Wiem, że też pojawiają się nowe osoby, które do mnie piszą na Instagramie, że trafiły do mnie przez przypadek i ujęłam je za serce i to jest takie piękne, że oni potrafią napisać tak prosto z serducha, Wy potraficie tak napisać prosto z serducha, że czujecie się wyluzowani, uspokojeni, że te moje vlogi nie są takie szarpane. Ja nie krzyczę w tych vlogach, ja po prostu mówię swoim normalnym głosem i nie jestem rozemocjonowana, tylko jestem wyciszona, staram się Wam też pokazywać wszystkie plusy i minusy życia codziennego, bo na to się składa życie każdego z nas. Ale dobrze, kochani, nie będę już tutaj dłużej Was trzymała, biegnę sobie odpalić świeczuchę, zmywam makijaż, bo już mam dość po całym dniu, herbatka mnie uspokoi, wyciszy. A mi co, kochani, nie pozostaje nic innego, jak podziękować Wam jeszcze raz bardzo, ale to bardzo serdecznie za to, że byliście ze mną, za to, że zostawiacie ślad po sobie w postaci właśnie komentarza, bądź też subskrypcji.
No i co, kochani? Przytulam Was mocno jak zawsze. I do następnego. Ciao! How come the sky sometimes hides behind the clouds? Maybe it's just like me, a little bit scared of heights. Why does the rain always keep on pouring down when it's gray outside? It really makes me wonder.